Bonjour, bonsoir, kochane, w nowym filmie na tym kanale. Dziś zabieram Was na tour po friperies, czyli sklepach z używaną odzieżą. Paryżanki bardzo lubią odwiedzać tego typu miejsca w poszukiwaniu perełek za niewielkie pieniądze. Motywem przewodnim moich poszukiwań będzie znalezienie rzeczy na nadchodzącą jesień w stylu popularnych francuskich sieciówek. Notabene, jedna z Was prosiła o film o popularnych francuskich sklepach i tej jesieni się takowy ukaże. Tymczasem byłam już w jednym second handzie, gdzie udało mi się znaleźć koszulę, którą pokażę Wam w przymierzalni Ciucholandu, do którego właśnie weszłyśmy, gdyż w poprzednim przymierzalnia była bardzo ciemna. I oto ona, bawełniana koszula z poprzedniego sklepu. Jest ażurowa w drobne kolorowe kwiatuszki. Z tego typu koszul słynie najbardziej znana francuska sieć Cézanne, gdzie co sezon dostępne są różne wariacje w tym klimacie. Zdjęcia z aktualnej kolekcji Cézanne możecie zobaczyć po prawej stronie ekranu. Tego typu koszule paryżanki najczęściej noszą z jeansami. Do tego marynarka lub trench i voilà, dress chic. W second handzie, w którym jesteśmy, znalazłam z kolei taką bawełnianą koszulę w drobne, mocno napigmentowane kwiatuszki. Podobne koszule i bluzki znajdziemy na przykład we francuskiej marce Roger. I znów, wystarczy założyć jeansy. W lecie paryżanki bardzo lubią sukienki w kwiatki, a jesienią i wiosną połączenie kwiecia z denimem. Zdecydowanie jest w tym coś romantycznego i szczypta vintage z lat 90. Podobny design znaleźć można nawet w kurtkach marki Cézanne. I tak, zdjęcie, które wyświetla się po prawej stronie ekranu, pokazuje fragment kurtki, a nie koszuli. Również metka koszuli, którą znalazłam, nawiązuje do serii metek, które wiosną tego roku widziałam w Cézanne. Pierwsza koszula kosztowała 14 zł, gdyż był to dzień dostawy, a za tę koszulę zapłaciłam 7 zł i 50 groszy. Temps en pause, czyli czas na przerwę. Idę do jednej z moich ulubionych kawiarni, gdzie spotykam się z moją znajomą. Jesteśmy pierwszymi klientkami i rozkoszujemy się pyszną kawą o poranku. Przy okazji nagrywamy moją stylizację, która jest utrzymana w klimacie jesiennej paryskiej klasyki. Jeansy z białą koszulą i kraciasta marynarka o vintage'owym charakterze to bardzo modne we Francji połączenie. Do tego apaszka, buty a la czułenka Chanel, czerwona torebka i voilà, idziemy dalej w miasto. Wchodzę do każdego Ciucholandu po drodze, ale nie w każdym znajduję perełki. Po drodze mijam kwiecisty rowerek, przy którym w zeszłym roku miałam zdjęcie, które nawet przez pewien czas było na profilu marki Magnifique. Mijamy bar kawowy, kawiarnię, w której jeszcze nie byłam. Kto oglądał film Lekarstwo na miłość dostępny na moim kanale, ten pewnie kojarzy tę nazwę. Jestem ciekawa, czy inspiracją dla tej nazwy był właśnie ten film z Kaliną Jędrusik i Krystyną Sienkiewicz, bo przyznam szczerze, że tylko w nim słyszałam tę nazwę. Vis-a-vis kawiarni natykam się na powstały niedawno prawdziwy vintage shop. Naturalnie vintage to sklep z duszą, gdzie w pięknie urządzonym miejscu możemy odkrywać prawdziwe, starannie wyselekcjonowane rzeczy vintage. Właściciele włożyli całe serce w to miejsce i to naprawdę widać. W opisie filmu znajdziecie link do instagramowego profilu tego second handu, a teraz rozkoszujmy się klimatem tego magicznego miejsca, gdzie czas zatrzymuje się na chwilę, a każdy element ma swoją własną historię do opowiedzenia. Znajduję tu również coś dla siebie.
bawełnianą koszulę łudząco przypominającą projekty marki Sezam. Idziemy do przymierzalni, która również jest pięknie urządzona. Koszula wygląda przepięknie. Po prawej stronie ekranu możecie zobaczyć koszulę z aktualnej kolekcji Sezam i same ocenić, jak bardzo jest do niej podobna. Ja czuję, że będę częstym gościem tego klimatycznego miejsca. Idziemy dalej i mijamy kwiaciarnię, gdzie bardzo lubię kupować storczyki, moje ulubione kwiaty doniczkowe. Tu zawsze są bardzo okazałe. Wędrujemy w kolejne części miasta w poszukiwaniu perełek z drugiej ręki we francuskim stylu. Trafiam do Ciucholandu, gdzie początkowo nie znajduję niczego ciekawego, aż nagle mój wzrok przyciągają granatowe dżinsy o, jak mi się wydaje, prostej nogawce, których ostatnio poszukuję. Nie wiem jak u Was, ale ja mam zawsze problem ze znalezieniem dżinsów, które by na mnie dobrze leżały. Ostatecznie najlepiej wyglądają na mnie te z kapala, choć oczywiście też nie wszystkie modele. Zachęcona znalazłam jeszcze inne dżinsy całkiem dobrych marek, które jednak wyglądały na mnie fatalnie. Natomiast te pierwsze, marki Esmara, dostępne jak mi się wydaje w Lidlu, okazały się po prostu idealne. Nigdy bym w Lidlu na takie spodnie nie spojrzała, a tu proszę, idealny kolor i krój. Są jak na mnie szyte. Zapłaciłam za nie 32 zł. W kolejnym second handzie trafiam na skórzany karmelowy pasek, który wygląda naprawdę świetnie z dżinsami. Jest szyty podwójnie, a w środku ma kolorową tkaninę, którą widać przez ozdobne wycięcie. Myślę, że Jean Dima, jedna z najbardziej znanych paryżanek, od razu by go wzięła. Zapłaciłam za niego tylko 5 zł. Następnie trafiam do sieci, w której już byłam, ale w innym mieście. Te Ciucholandy są duże, ale nie mają przymierzalni, a rzeczy w większości są nie najlepszego sortu. Jednak nawet tu trafiam na vintage'ową torebkę z naturalnej skóry, w jakich często gustują paryżanki. Jest całkiem ciekawa, ale jednak się na nią nie decyduję. Przy okazji pokażę Wam Ciucholand, w którym byłam dzień wcześniej. Znalazłam wtedy koszulę we wzór rodem z marki Roger. Jedynie ktoś ponaszywał koraliki w środku róż i będę musiała to wypruć. Takie koszule świetnie wyglądają wiązane na prostych sukienkach. Koszula jest ze 100% wiskozy i kosztowała 8 zł. Przerzucam moje poszukiwania na drugą stronę miasta. Tu trafiam na second hand, w którym już kiedyś byłam. Kupiłam wtedy wełniane spodnie Escada za 80 zł. To miejsce jest na wysokim poziomie. Można tu znaleźć marki luksusowe i rzeczy o ciekawym wyglądzie, które nie mają charakterystycznego dla Ciucholandów zapachu. Wystrój sklepu również jest miły dla oka. Znajduję tu kilka ciekawych rzeczy, które postanawiam przymierzyć. Bawełniana sukienka w paski przypomina mi film Zabawna buzia z Audrey Hepburn, ale jest trochę zbyt dopasowana w pasie. Z kolei spódnica ze 100% wełny dziewiczej Escada jest cudowna. Ma ołówkowy krój i pomysłowe plisowanie u dołu. Kosztowała 100 zł, ale postanowiłam przemyśleć, czy będę ją często używać. Napiszcie, co sądzicie o tej spódniczce. Thank you.
Następnie przymierzam koszulę i spódnicę we wzory a la Hermes. Koszula ma wzory na kremowym tle, a spódnica na granatowym. Są to rzeczy innych marek, ale wyglądają razem intrygująco. Najbardziej spodobała mi się koszula wykonana ze 100% mięsistej wiskozy, która pięknie układa się na sylwetce. Jest niemieckiej marki WE, która nie należy do tanich. Tu zapłaciłam za nią 50 zł. Po prawej stronie porównuję ją do jedwabnej koszuli francuskiej sieci Sandro. Już w niej byłam i muszę powiedzieć, że był to naprawdę udany zakup. Ranek był jesienny, ale w drugiej części dnia znów wróciło lato. Zmieniłam swój outfit na sukienkę w paski, którą niedawno kupiłam na Allegro za 80 zł. Do tego czerwone klapki i kolczyki w stylu klipsów. Ten look mogłyście już oglądać w osobnym shortcie, który kilka dni temu wrzuciłam na kanał. Razem z moją kolejną znajomą jedziemy do centrum handlowego, gdzie pomagam jej znaleźć sukienkę na wieczorne wyjście. Po owocnych poszukiwaniach idziemy na kawę do kolejnej z moich ulubionych kawiarni. Tyle na dziś, kochane. Mam nadzieję, że się przy tym filmie zrelaksowałyście. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubień i komentowania filmów. A bientôt!